Cześć. Mam na imię Monika, jestem psychologiem, terapeutką i autorką książki o borderline, czyli jedną nogą nad przepaścią. Niedawno wyszła też moja druga książka o depresji. I powiem Wam o niej troszeczkę więcej za moment, a tymczasem chciałabym Wam trochę opowiedzieć o tym, czego nie mówić osobom z depresją albo z innymi poważniejszymi problemami. Zapraszam. Gdy ktokolwiek z naszych bliskich cierpi na jakieś zaburzenia, będę tutaj używała depresji, bo to gdzieś tam się najczęściej pojawia. Gdy nasz bliski ma depresję, to nie zawsze wiemy, co powiedzieć, nie zawsze wiemy, co zrobić, żeby było dobrze, żeby nie zaszkodzić. I nawet jeżeli mamy bardzo dobre, najszczersze, najlepsze intencje na świecie, no to niestety czasami może zdarzyć nam się palnąć coś takiego, co jedynie może pogorszyć całą sytuację. Dlatego przedstawiłam Ci 10 takich zdań, zwrotów, których najlepiej w ogóle nie używać i kilka takich, które można mówić zawsze i wszędzie. Pierwsze stwierdzenie to wszystko jest w Twojej głowie. I okej, technicznie chodzi o zaburzoną chemię w mózgu i problemy, które rzeczywiście rozgrywają się w głowie. Natomiast to stwierdzenie jest niezwykle krzywdzące, przede wszystkim dlatego, że chory nie jest w stanie sobie choroby wybrać i nie jest to coś, co sobie ubzdurał, co sobie wymyślił, co mu się przyśniło i stwierdził, o, będę miał nagle depresję. To też dodatkowo trywializuje nie tylko emocjonalny komponent choroby, takiej jak depresja, ale też różne objawy fizyczne, tak zwane somatyczne, czyli nie wiem, choćby permanentne zmęczenie, bóle mięśni, problemy ze snem, problemy z jedzeniem. Dlatego bardzo uważajcie i nie mówcie tego po prostu, bo to jest coś bardzo krzywdzącego. Kolejne stwierdzenie to myśl pozytywnie. Gdyby to było takie proste, że wystarczy zmienić nastawienie i myśleć o kwiatkach, ptaszkach, słoneczkach i tak dalej, to byłoby naprawdę cudownie. I bardzo często to stwierdzenie się pojawia właśnie w przypadku chorób związanych z naszą psychiką. No, bo ja przynajmniej nie spotkałam się z kimś, kto, nie wiem, cierpi na jakąś chorobę nowotworową, żeby mówić, wiesz co, zostaw tą chemię, bo to jest naprawdę, jakieś śmieci to są, myśl pozytywnie i będzie dobrze. Albo osoba z cukrzycą, żeby nie korzystała z insuliny, nie robiła sobie zastrzyków, bo po co, wystarczy, że zmieni nastawienie i wszystko będzie lepsze. No nie, zdecydowanie nie. Kolejne stwierdzenie to, ej, a próbowałeś może rumianku? I oczywiście ja bardzo mocno wierzę, że takie słowa są mówione w momencie, kiedy desperacko próbujemy komuś pomóc, tak? A idź do fizjoterapeuty, a idź się poruszaj, a spróbuj może tego, a może masażu, a może jeszcze czegoś innego. Tutaj jeśli chodzi o depresję, to wiecie, gdy problemem jest wyjście z łóżka, to takie rady bez sensu trochę, takie, które mogą zaszkodzić, jakieś ziółka do picia, jakieś nie wiadomo co, to jest naprawdę taka porada bardzo mocno nie fair, która może skrzywdzić nie tylko gdzieś tam emocjonalnie i psychicznie, ale też fizycznie może narobić więcej szkód. Dlatego jeżeli chcemy dać jakąś radę, jakąkolwiek, to po pierwsze zapytajmy, czy osoba z depresją potrzebuje takiej rady, czy potrzebuje po prostu naszej obecności i wysłuchania. I upewnijmy się, że otrzymuje pomoc, przede wszystkim profesjonalną u lekarza. I zapytajmy, jeżeli będzie potrzebować rady albo będzie potrzebować pomocy, to zapytajmy, jak możemy to zrobić. Wprost, typu, czy potrzebujesz, żeby pomóc Ci w zakupach? Może coś Ci ugotuję dobrego? Może posiedzę z Tobą chwilę i obejrzymy sobie fragment serialu, żeby zabić czas, czy cokolwiek takiego. Spróbujcie bardziej w tym kierunku, niż żeby dawać takie porady zdrowotne i takie pseudozdrowotne. Kolejne stwierdzenie to wszyscy jesteśmy czasem w dołku. Każdemu z nas czasem się coś nie udaje i jesteśmy smutni. To jest takie typowe trywializowanie, bagatelizowanie problemów. No bo jasnym jest, że wszyscy czasem bywamy smutni, coś nam nie pójdzie, coś się wydarzy stresującego, czujemy się źle. Ale to niekoniecznie od razu musi być depresja. Depresja to jest stan, który trwa minimum 2 tygodnie, więc jeżeli ktoś powie, a skończył się mój ukochany serial, mam depresję i ktoś komuś jest smutno albo jest trochę przygnębiony przez dzień czy dwa, no to myślę, że ma sporo powodów do zadowolenia, bo najprawdopodobniej nie choruje na depresję, ale nie można w ten sposób bagatelizować problemów osób
naprawdę chorych. Następnie, daj spokój, przecież zawsze mogło być gorzej. No właśnie, jeżeli będziemy porównywać się do umierających z głodu dzieci w Afryce, czy do różnych innych ciężkich chorób, no to rzeczywiście może się wydawać, że depresja to nie jest taki wielki problem. Otóż jest, bo jest to choroba, którą należy leczyć, przede wszystkim psychiatrycznie i najlepiej terapeutycznie. I nie jest to jakieś widzimisię, nie jest to styl życia, nie jest to nastawienie do życia. To jest poważna choroba, a nie jakieś wymyślone coś, co ktoś chciałby mieć. Nie martw się, niedługo samo przejdzie. I o ile porządnie leczona depresja wielokierunkowo, wieloaspektowo rzeczywiście przechodzi, czy powinna przejść, jeżeli to leczenie jest prawidłowe, to tak naprawdę my nie mamy pojęcia, czy to przejdzie za chwilę, czy za pół roku, czy za 5 lat. Trzeba się skupić przede wszystkim na leczeniu i na pewno nie mówić o tym, że samo przejdzie, bo nieleczona depresja to jest tak naprawdę choroba śmiertelna, która zbyt często kończy się samobójstwem. Następnie, Bóg tak chciał. To jest bardzo nietrafione. Po pierwsze, dana osoba może być niewierząca, więc nic jej to nie da. A po drugie, nawet jeżeli jest wierząca, to może się okazać, że poczuje się jeszcze gorzej, bo uzna, że na przykład Bóg za coś ją karze. Nie wiadomo do końca za co. Czy była aż tak złym człowiekiem, żeby zasłużyć na karę? I chciałabym tutaj zaznaczyć, że sama modlitwa, jakby w formie medytacji, w formie takiego skupienia się na czymś, koncentracji i tak dalej, może być bardzo fajnym wspomagaczem w leczeniu depresji, jeżeli ktoś ma taką potrzebę i jeżeli ktoś jest wierzący. Natomiast mówienie, że Bóg tak chciał albo pomódl się, to ci przejdzie, no to są tylko i wyłącznie krzywdzące słowa. Masz takie super życie, zawsze jesteś taki radosny. Niestety bardzo wiele osób z depresją ukrywa to, co naprawdę się z nimi dzieje, właśnie pod maską jakichś tam uśmiechu, radości, żartów i tak dalej. Wielu osobom jest po prostu bardzo trudno i bardzo ciężko mówić o tym, co się z nimi dzieje. Boją się reakcji środowiska, boją się tego, co się wydarzy, czy stracą pracę, czy ktoś się od nich odwróci. Dlatego dobrze jest po prostu być bardzo uważnym na to, żeby nie mówić, że no co ty tam sobie wymyślasz, jesteś taki szczęśliwy. No najwidoczniej nie. A daj spokój. To jest komentarz bardzo popularny. Pokazuje, w jak łatwy sposób można zbagatelizować wszelkie możliwe objawy, wszelkie problemy i wszelkie zaburzenia. Nie mówmy tak, tylko skupmy się na tym, żeby chory otrzymał odpowiednią pomoc i bądźmy dla niego dobrym wsparciem. I na koniec hasło typu samobójstwo jest takie egoistyczne, samobójca to straszny egoista. Otóż nie. Samobójstwo to jest bardzo trudny, bardzo desperacki krok, którego dokonuje ktoś, kto tak mocno cierpi, że chce, aby to cierpienie, ten wewnętrzny ból skończyło się za wszelką cenę. Dlatego uważajcie na słowa. Dobrze, no to co w takim razie mówić w zamian? Można zacząć od dziękuję, że mi powiedziałeś, jest to dla mnie bardzo ważne, albo mów, jestem tu, żeby cię wysłuchać. Pytanie o to, czy ktoś chciałby z nami porozmawiać o tym, co przechodzi. Czy rozmawiał ze swoim lekarzem i terapeutą o jakichś dodatkowych, nowych objawach, które mogły się pojawić. Możemy powiedzieć, że jesteśmy dumni z naszego chorego, z naszego bliskiego, bo zgłosił się po pomoc. Możemy zapytać konkretnie, co mogę zrobić, żeby ci pomóc. Tak jak wspominałam wcześniej, czy zrobić zakupy, czy coś ugotować, czy wyprowadzić psa, cokolwiek takiego. Można też powiedzieć tak bardzo rozumiejąco, że to naprawdę musi być dla ciebie trudne, ale damy radę wspólnie przez to przejść. Można powiedzieć, że nie jesteś z tym wszystkim sam, jestem tu dla ciebie, jesteś dla mnie ważny i na koniec, chyba najważniejsze, kocham cię. I już na sam koniec mówiłam, że wrócimy też do książki. Znajdziecie w niej dużo bardzo potrzebnych informacji. Między innymi test, który możecie sobie zrobić, który jest oczywiście bardzo poglądowy, to nie jest jednoznaczna diagnoza.
Są tam historie osób, które zmagają się z depresją swoją albo swoich bliskich. Znajdziecie trochę teorii, znajdziecie dużo ćwiczeń, znajdziecie też różnego rodzaju wspomnienia ludzi, którzy przeszli jakieś bardzo trudne doświadczenia i zachorowali na depresję. Książka ma być takim, myślę, że jest takim kompendium wiedzy trochę i dla chorych na depresję, dla ich bliskich, ale też dla terapeutów, którzy będą mogli po prostu na tych ćwiczeniach bazować ze swoimi klientami. Jeżeli ten filmik do Was przemówił, jeżeli uważacie, że jest potrzebny, to przekażcie go dalej. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!